Witold K., czyli Witold Kaczanowski. Miałem to wielkie szczęście w życiu poznawać wspaniałych ludzi i czasem to były spotkania jakby przypadkowe. Przyjechałem kiedyś na festiwal w Denver z moim filmem Pogoda na jutro i przywitał mnie pan Witold, przyjął mnie w swoim domu, oprowadzał, gościł, był ze mną. Poczułem się od razu, jakbym był wśród przyjaciół. Witek ma coś w sobie takiego, że człowiek od razu chce się z nim zaprzyjaźnić. Jego opowieści, jego znajomości Europy, Polski, świata, Ameryki wreszcie były dla mnie i są bez przerwy ogromną studnią wiedzy, dowcipu, anegdot, opowieści. Lubię z Witkiem przebywać. Bywa też jakby towarzyszy mi w moich trudnych chwilach. Miałem wielki zaszczyt wystąpić w filmie, który był, jest ciągle o nim kręcony, bo się zbierają materiały ciągle do tego filmu. I teraz w Galerii Schody, gdzie kiedyś moja córka miała tutaj swój młodzieńczy wernisaż, spotykam oto Witka. Witku, witam Cię, jestem bardzo zadowolony, że w krótkiej chwili przerwy w moich zdjęciach do nowego filmu mogę być znowu z Tobą i możemy się przejść po Twoich, to może nie, po Twoich obrazach, które bardzo dobrze znam, obcuję z nimi, dwa mam w domu i jeden ten motyw mam w domu, bardzo go lubię i Witku, te obrazy jakby znam z ducha i z formy treści, a w tej drugiej sali są najnowsze. Kiedy Jerzy w teatrze grał 14-letniego chłopca. No, powiedzmy, byłem w roli, w procesie kawki grałem studenta, powiedzmy, no to były najdalsze. Ja też wtedy malowałem, no właśnie. A chodźmy tam do tamtej sali i pokażesz mi te najnowsze prace. Kamera pójdzie za nami. O, Witku, no to jest obraz, który jakby i z ducha, i ze stanu świadomości twojej i mojej gdzieś jest głęboko wpisany w tę świadomość. Ja tylko wiem, nie znając się tak dobrze na malarstwie, że optymistyczny on nie jest. Nie. Opowiedz coś o tym. Wydaje mi się, że właściwie namalowany został przez moją podświadomość, której tak dokładnie nie znam i chyba nikt dobrze nie zna podświadomości, prawda? Ale po prostu ja go zobaczyłem i skopiowałem. A i właśnie, jak się stało? Ja go zobaczyłem i skopiowałem. Cały w twoich myślach powstał. Kompletnie kompozycję całą zobaczyłem i tylko skopiowałem. I wydaje mi się, że to jest właściwie typowe dla mojego malarstwa, że ja śnią mi się moje obrazy i potem chodzi tylko o to, żeby nie być leniwym i trzeba je po prostu zrealizować. Rzemieślniczo wykonać, tak? Rzemieślniczo wykonać, prawda? Bo jak nie, to te wizje uciekają. Tak. Ale powiem Ci, że można to przełożyć też na moją działkę. Te filmy gdzieś, najpiękniejsze moje, kręcą mi się w głowie. No tak. I potem ten straszny trud, że mi świczy, żeby jak najwięcej procentowo z tej głowy wyrwać na taśmę filmową. No i być uczciwym wobec własnego instynktu. No tak. Tylko, że wiesz, ty masz... żeby to nie było jakieś wykoncypowane intelektualnie, prawda? Bo potem się gubimy. To gdzieś, wiesz, ja naprawdę nie wiem, co to znaczy mieć talent. Ja nigdy nie rozumiałem, też ja się boję słowa talent, prawda? Natomiast wierzę w coś, co my nazywamy intuicją. Tak. Prawda? Tak. I tylko, trzeba tej intuicji być wiernym. No tylko, że tak Ci zazdroszczę, bo jednak nad tą formą Ty panujesz. A jak ja mam ten straszną przemysł filmowy za mną jedzie, te tiry, te wszystko, to żeby oni będą pisać dzisiaj moją myśl. Ale jednak ja Tobie zazdroszczę. No, tak? A, daj spokój. Ty jesteś bardziej wolny. Tak, to jest dążenie ku wolności. No tak, ja mogę wstać w środku nocy. A właśnie, prawda? A ja o 19:30 muszę być. No właśnie.